喂，你好，我要一盒猕猴桃。好，一个。一盒。一盒。Jesteśmy w kantonie, przyjechałem właśnie do kantonu. Tu mamy smoczy owoc w wersji białej, smoczy owoc w wersji takiej różowej, grapefruit, mango, inne owoce, których nie znam lub inne, które wy znacie, śliwki, jabłka. O, gola. O. Tutaj mamy arbuz. Tu mamy, zapomniałem jak to się mówi. Tu mamy tego, ananas. Tam mamy ten śmierdzący owoc. O, tu mamy jakieś rodzaje śliwki, truskawki. A ja zaraz biorę taksówkę i jadę do centrum miasta, takiego bardziej finansowego, ponagrywać. Dojechałem do centrum kantonu. Teraz się tu kawałek przejdę i kierunek dystrykt Nansha, czyli do mnie na bazę. Centrum kantonu prezentuje się dość okazale. Gdzie nie spojrzeć, wysokie wieżowce, fontanny, zieleń przestrzeżona. A do tego z głośników tu miejskich klimatyczna muzyczka oddająca powagę oraz wysoki poziom tej dzielnicy. Tutaj widok na drugą stronę. Tutaj po lewej stronie w rogu widzicie posterunek policji. Tu przed nami bardzo duży App Store. Zaraz podejdziemy, wchodzić może nie będziemy, ale widzę już tłum ludzi na dwóch kondygnacjach. No, pod spodem różnego rodzaju salony firmowe oraz kawiarenki. Między innymi Seiko. Widzę tutaj Michael Kors. Tutaj mamy salon za tymi drzewami. Zaraz zobaczycie logo Tesli, samochody elektryczne. Także w App Store full ludzi na dwóch kondygnacjach. Wpadłem sobie jeszcze do takiego małego, klimatycznego miejsca na świeżo wyciskane soki. No nie tak tanio, za 11 zł będzie ten sok z pomarańczy. Ja od razu biorę 3, jeszcze jeden z marchwi. To będzie tańszy. I jeszcze powtórka tego z pomarańczy. Tutaj w centrum mamy takie autobusy, które jeżdżą z dystryktu na dystrykt, bez przystanków, nie zatrzymują się nigdzie. Tutaj ten niebieski, taki większy, jedzie do mnie. No i to jest o tyle dobre, że no jedzie tak jak taksówka praktycznie, bo się nigdzie nie zatrzymuje. Pod samym moje osiedle. No i koszt tego jest 6 zł. Gdybym chciał wziąć taksówkę, to jest 150 zł, czyli różnica duża, prawda? No i to tak właśnie, żeby całe miasto w ogóle przejechać wzdłuż, wszerz, to trzeba gdzieś 300 zł przy cenach taksówek takich jak w Polsce. Czyli możecie sobie wyobrazić skalę miasta. Ceny taksówek jak w Polsce, żeby całe miasto przejechać 300 zł. Do mnie stąd by było 150 zł, także tutaj biorę ten autokar. To jest taki interdystryktowy, pomiędzy dystryktami jeździ. To jest dystrykt Tienhe, jesteśmy dystrykt taki centrum ścisłego, do mnie na dzielnicę, pod sam blok praktycznie. Bez zatrzymania, co pół godziny odjeżdża, w godzinach szczytu co 15 minut. Także wsiadam, biorę sobie książkę, mam książkę do dokończenia, no i godzina czasu jestem w domu. A to jest książka, jaką sobie przygotowałem. Wojciech Sumliński, oficer. Już jestem przed końcem. Już kończę. Bardzo dobra, polecam. Jak zresztą wszystkie książki Wojciecha Sumlińskiego polecam, bo są ciekawe. To jest moja lektura teraz.
Dojechałem do naszego węzła tutaj komunikacyjnego, także a ja jestem tam z tyłu, mieszkam, także dosłownie 3 minuty i jesteśmy. Tutaj też mamy autokary na lotnisko do Shenzhen i tutaj w kantonie. A tutaj mamy stację metra jeszcze do tego, także to jest wszystko dobrze skomunikowane. Kawałek dalej na dzielnicy jest port promów do Hongkongu, to już widzieliście. Także dojechałem do bazy. Bardzo fajnie, że sprzątaczka niedawno była, bo jest idealny porządek, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja muszę sobie porobić i pranie, napić się czegoś teraz zimnego, zaraz jakieś wody gazowanej zrobić i składamy filmy. Jesteśmy na naszej starej dzielnicy, Nansha, na starej części. Jest godzina 2:30 wieczór. Szukamy jakiejś knajpy, żeby coś zjeść. Myślę, że miejsca nam tutaj, że tak powiem, nie zabraknie, bo no, tych knajp jest tutaj masa. Tak, chodzimy dookoła i zaraz coś znajdziemy, także chyba tutaj po staremu. Tu nas witają. Ja. Tutaj mamy bar. Wszystko, co możemy sobie tutaj tylko wyobrazić. Wiatraki chodzą, będzie trochę głośno przez to. Ale swojska knajpa. Sami widzicie. Wjechała nam wołowinka smażona. Tak zwany tieban neuro. Tutaj jaja tysiącletnie. Tak wygląda jajko. Wjechało kolejne danie, które nazywa się japońskim tofu. I wjechała nam rybka. I kugła, sałatka. Tak się żywi Polonia w Chinach. Czyli cały stół tak się oto prezentuje. Tutaj mamy kolę. Po chińsku kola nazywa się kekou kola. Czyli jest to tłumaczenie fonetyczne. Ma to brzmieć jak Coca-Cola, Coca-Cola, coś w tym stylu. No i za to wszystko zapłaciliśmy 100 zł. 185 chińskich, bo kolega aplikacją zapłacił, 185 chińskich juanów, wychodzi 100 zł polskich. 5 dań, kola i małpeczka. Opuszczamy knajpę, jeszcze gdzieś ktoś siedzi. Telewizja gra. Tu jeszcze są ludzie. Naprzeciwko też jeszcze otwarte. Marcin, która jest godzina? 4:05. No, 4:05. Jaki dzień tygodnia? Bo ja miesiącami żyję. Ja to wiem, że jest teraz lipiec, tak? Jedziemy do domu z taksówką, tak zwanym Uberem.
Poczekaj, bo tego. Mamy z poniedziałku na wtorek dzisiaj jest. A ja żyję tymi miesiącami, wiesz. Bardziej początek wtorku. Na początek wtorku, to mówię, z poniedziałku na wtorek jest noc teraz. Czwarta, nad ranem.